Nie. Proszę. Ładny strzał, kochanie. Czym zawinił? Termin zwrotu minął w poprzedni czwartek. Poza tym zapomniał przewinąć taśmy. Wypożyczalnia detektywów. Zrobimy wszystko, by znaleźć to, czego szukasz. To niesamowite. Nie wiem, od czego zacząć. Obiecywałem sobie, że nie będę płakał. Podziękowania należą się wielu osobom. Chciałbym powiedzieć, że... Przestańcie! Czy ktoś mógłby... Beznadzieja. Wprawdzie nie mogę konkurować z tak dużą firmą, ale poradzę sobie, mając wsparcie waszej małej grupy lojalnych nerdów i dziwaków. Czas na piwo. Nie rozchodźcie się, bo w nocy czeka nas wyjątkowy seans Gorylicy, klasyku z 1949 roku. Super. Świetnie. Nie powinno się wyświetlać reklam dwóch konkurencyjnych wypożyczalni podczas jednej przerwy reklamowej. Kogo to obchodzi? O której będzie seans? Około 3:12. To twoi odbiorcy? Kto? Szkoci? Nie. Dziwacy, którzy całe noce wąchają klej, oglądając damskie zawody w skakaniu na skakance. To oni napędzają twój biznes. Masz rację. Wiem. Ja też uwielbiam Neela, ale to podróbka filmu Umarli nie potrzebują pledu. No co, taka prawda. Dzięki. Lepsze byłoby coś bardziej dekonstrukcyjnego. Przykładowo nagranie prawdziwej taśmy filmowej. Świetna reklama. Dzięki. Denise była cudowna. Gdzie ona jest? Nie przyszła. Uważa to wszystko za lekko niedorzeczne. Dobrze się czujesz? Tak. Do zobaczenia. Udanego wieczoru. Nie mogę uwierzyć w to, że Denise nie przyszła. Tylko się zgrywam. Cześć. Podejdź, proszę. O co chodzi? Widzisz tę kobietę? Możesz oblać ją wodą? Jej piersi? Nie. Udo. Dobra. Poczekaj. Nie obrażaj mnie. Najmocniej przepraszam. Przepraszam. Powinieneś. Najmocniej przepraszam.
Hey. Przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi. Wielkim gwiazdom telewizji to uchodzi. Co się stało? Nic takiego. Jeszcze raz przepraszam. Denis, nie sądzisz, że byłaś zbyt mało wyrozumiała w stosunku do Kennera? Dlaczego wynajmujesz kogoś do oblania mnie wiadrem wody? To nie było wiadro. I chowasz się w krzakach. Nie grasz w filmie. Jesteś dziecinny. Musisz dojrzeć, jeśli ma się nam udać. Możemy się rozstać. Co? Przyjechałam, żeby odbyć z tobą poważną rozmowę. Nie możesz nagle mnie rzucić. Zaczyna się. Nie wierzę. Teraz powiesz, nie chodzi o mnie, tylko o ciebie? Nie, zdecydowanie chodzi o ciebie. Nie przypominasz Katriny Ross w Butch Cassidy i Sundance Kid. Nie wiem, o czym mówisz. Wspierała Paula Newmana. Nie czuł się przy niej głupi. Wiesz co, Neil? Nie da się wspierać kogoś, kto do niczego nie dąży. Kogoś, kto prowadzi małą, gównianą i niezarabiającą wypożyczalnię filmów, a całe dnie spędza na rozmowach o siódmej pieczęci z bandą głupków. Lubisz ten film? Kłamałam, frajerze. To film Bergmana? Ale ma wyobraźnię, prawdziwy geniusz. Dziękuję, że mi go pokazałeś. Nie mogę dłużej sponsorować filmowych poniedziałków. Dlaczego? Przepraszam, nie dam rady. Bar pęka w szwach. Kto chciałby oglądać występy lokalnych kapel? Kogo obchodzi grupa licealnych metalowców nazywających się Cegły i Gówno albo Dziwki Trojańskie? Dziwki Trojańskie? Tak, fajna nazwa. Musisz mi pomóc. Twoje pokazy przynoszą ogromny utarg. Nie stać mnie nawet na stroje dla drużyny piłkarskiej. Jesteśmy pośmiewiskiem. Masakra. Dokładnie. Uwielbiam ją, spójrz tylko. Nie przeszkadzasz, jestem w wypożyczalni wideo. Nie, to jedna z tych obskurnych dziur. Może Miasto Zaginionych Dzieci. Świetny film twórcy delikatesów. Rozmawiam. A kasyno? Szczerze odradzałbym, bardzo stereotypowy kryminał. Poczekaj. Wciąż rozmawiam. Który powinnam wziąć? Który polecasz? Nagle straciłeś mowę? Zakładam, że teraz mówisz do mnie. A widzisz tu kogoś innego? To dla chorej koleżanki, który polecasz? A co jej jest? Czy to ważne? Jeśli cierpi na grypę żołądkową i biega do łazienki co 5 minut, wybrałbym ten. Jeśli bierze lekarstwa na... Zaskocz mnie. Ten. Świetnie. Co teraz? To znaczy?
Nigdy nie byłam w podobnym miejscu. Nigdy nie wypożyczałaś filmu? Liczy się pójście do kina? Założę ci kartę stałego klienta. Nie przepadam za wypełnianiem papierków. Wystarczy mi twoje prawo jazdy. Nie mam prawa jazdy. To jak się przemieszczasz? Po prostu. Nie mogę wydać ci karty bez wglądu w prawo jazdy. Może depozyt gotówkowy. Dam ci $20. 20? Tak, amerykańskich dolarów. To są bardzo rzadkie egzemplarze. Dobra, $50 i koniec tematu. Stoi. Masz szczęście, bo dziś widziałam się z Alfonsem. Fletch? Nie, nazywa się Donald. Więcej nie mam. Nie wydaj całości na papierosy i więzienne wino. To wszystko. Świetnie. Dlaczego zombie jedzą? Przecież nie mają działającego układu trawiennego. Potrzebują ludzkich mózgów, aby przeżyć w świecie nieumarłych. Jakim cudem nie wymiotują? Ich organy są pełne wymiotów. Dalej nie rozumiem, dlaczego muszą jeść ludzi. Czemu nie pójdą do restauracji? Dokładnie, to bez sensu. Muszą jeść ludzkie mózgi, żeby przeżyć. Przecież już nie żyją. Może rozrywają i jedzą ludzi, bo są źli, że umarli. Cześć. Cześć. Podobał ci się film? Tak. To super. I obejrzałaś do połowy? Tak. Pokazać ci coś fajnego? Jasne, to patrz. Łapcie. Skończyła na scenie, w której Clancy śledzi profesora. Kochana, nie ośmieszaj nas, raczej na scenie wyścigu. Chyba żartujesz. Jasno widać, że na scenie ścigania Clancy przez zbirów. Brałeś coś? Skończyła na scenie w nocnym klubie. Zaraz po tym, gdy Baxter przyznał się do zabójstwa Gypsy. Niemożliwe. Kto wyłączałby na tej scenie? Masz rację. Każdy oczekiwałby w napięciu na rozwiązanie zabójstwa Gypsy. No chyba, że zasnęła przed jej morderstwem. Obudziła się podczas sceny w nocnym klubie, a więc nie mogła docenić ironii tragedii Baxtera, który musi zabić jedyną osobę mogącą go wybawić i wyłączyła film. Czy ja wiem? Włącz kasetę. Przekonajmy się. Fajne, ale przerażające. Przepraszam, ale mimo to musisz zapłacić pełną kwotę. Czy ktoś z was wziął kopertę spod biurka, na której nic nie było napisane? Napisałeś słowa nic nie ma na kopercie? Nie rozumiem pytania. Nie? Nie. Chyba zgubiłem twój depozyt. Przepraszam. Powinieneś zaproponować mi wypożyczenie filmów o wartości $50. Dobry pomysł. Bez urazy, ale raczej ich nie obejrzę. Za tę sumę dostaniesz dużo dobrych filmów.
Możesz zaprosić mnie na kolację za $50. Wystarczy gotówka. Nie, to dobry pomysł. Mogę go odliczyć jako służbową kolację. Dziś? Jasne. Kojarzysz miejsce o nazwie Światła? Do zobaczenia o 20:00. Stoi. Super. To ona mnie zaprosiła. Grasz z nami w planszówkę, gdy już skończysz podrywać klientki? Nie, dzięki. W końcu przyszedłeś. Spóźniłem się tylko 3 minuty. Jesteśmy w delegacji. Mają tu świetne promocje. I najlepsze orzeszki w mieście. Co? Orzeszki. Ach tak. Chyba trochę już tu jesteś. Starczy pogaduszek. Idziemy do ciebie? Może odwiozę cię do domu albo zamówię ci taksówkę. Nie jedziemy do ciebie? Popatrz na mnie. Jestem pijana. Będę bardzo łatwa. Violet, jesteś bardzo atrakcyjna, ale co ze mnie byłby za facet, gdybym cię wykorzystał? Rozumiesz? Jesteś taki miły. Wzruszyłam się. Dobrze wreszcie poznać kogoś porządnego. Wódka z napojem gazowanym. A ja z sokiem pomarańczowym. Myślałem, że bardziej awangardowe i niszowe kino znajdzie swoich odbiorców. Duże wypożyczalnie rzadko kiedy dysponują filmami alternatywnymi, a co dopiero z klasy B. Mam na myśli sci-fi lub New Way. A szkoda, wiem. Poza tym okazało się, że niedaleko mnie wkrótce otworzy się komercyjna wypożyczalnia. Wysłali już facetów w garniturach i steczkami, żeby cię przekupić? Nie muszą. Nie jestem dla nich konkurencją. Z pistoletami i łomami? Nie? Jeszcze nie. Chyba przejedliśmy już $50. Poczekaj. Wisisz mi 50-dolarową kolację. Otworzyłam swój rachunek i wyszło około
$37. Wezmę brownie, kawę i kawałek tarty cytrynowej. Jak rozwiążemy problem konkurencji? Zakładałem, że wszyscy odbierają to podobnie do mnie. Myliłem się. Większość ludzi woli wsiąść w samochód, podjechać do lokalnej wypożyczalni i wrócić z najnowszą, apokaliptyczną produkcją. Mało osób pragnie przejść się do wypożyczalni i podyskutować o Kubricku. Nie! Którą wersję inwazji łowców ciał polecasz? Z 56 czy z 78? Zamykamy za 5 minut. Chodź. Pośpiesz się. Co planujesz? Gdy wyjdzie, to pomieszamy płyty w okładkach. To zajmie całą noc. A więc stanęło na wybiciu szyby. Eleganckie. Włóż tu coś ohydnego. Dobra, proszę. Nie mieliśmy okazji porozmawiać o tobie. Czym się zajmujesz? Szukam pracy, którą polubię. A gdzie ostatnio pracowałaś? Trochę tu, trochę tam. A co chciałabyś robić? Sama nie wiem. Prace dorywcze z reguły szybko się nudzą. To prawda. Zatrudnię cię, jeśli obiecasz, że nie dasz ciała podczas inwentaryzacji. Podasz mi płytę? Dobry pomysł. Chyba mam zawał. Mój brzuch. Bezdźwięczny alarm? Mnie na to nie stać. Dlaczego zjadłam tyle ciast? Dobrze się bawiłem. Nieźle jak na czwartkowy wieczór. Mogę cię odwieźć, jeśli wrócimy do samochodu. Nie, idź sam. Wystarczy mi wrażeń na dziś. Co planujesz? Schowam się, dopóki sprawa nie ucichnie. Jak to? Na dworze? Sama nie wiem. Coś wymyślę. Nic mi nie będzie. Co robisz? Wyglądasz zupełnie inaczej. Jeśli cię złapią, to wszystkiemu zaprzeczaj.
Dzięki tobie zmieniłam zdanie. Już nigdy nie wypożyczę u nich filmu. No co ty? Nie tylko dlatego, że nasze zdjęcia zawisną za ich ladą. To dlaczego? Tak? Zapomnieliśmy o buziaku na dobranoc. Chyba, że nie chcesz. Chcę. Zobaczymy się później. To była najdziwniejsza pierwsza randka w moim życiu. Brzmi na świruskę. Zdarzało się jej mamrotać pod nosem? Nie. Czyli nie cierpi na schizofrenię. Miała wahania nastroju? Raczej nie. A więc to nie zaburzenie dwubiegunowe. Czy ciągle coś liczyła? Jedynie rachunek. Często go dotykała? W stylu osoby cierpiącej na OCD? Ile jeszcze będziemy się w to bawić tylko po to, żebym mógł podziwiać twoją wiedzę psychologiczną? Myślę, że nie jest szalona. Spotkasz się z nią jeszcze? Nie wiem. Nie mam jej numeru, nie wiem, gdzie mieszka. Musisz poszukać w internecie. Nie znam jej nazwiska. Klient. Pójdę. Dzięki. Przepraszam. Szukałam cię w środku. Wypożyczalnia jest przerażająco pusta. Pomyślałam, że jesteś na promocji postapokaliptycznego filmu. Nie, po prostu zabijałem czas. Tak? Ładnie. Umiesz zrobić wrzuty? Jestem w tym mistrzem. Ładne wybicie. Chcę się tego nauczyć. Po pierwsze, to nazywa się wsad, tak? Słyszysz? Musisz zacząć małymi krokami. Dziś nauczyłaś się poprawnej nazwy. To w imieniu bohaterów Marvela. Finał świata. 5, 4, 3, 2, 1. Udało się. Piłka musi być w powietrzu przed końcem meczu. Skoczyłaś po odliczeniu czasu, a więc po rozgrywce. Myślę, że to zawodnik musi być w powietrzu przed końcem czasu. Nie, piłka. Zawodnik. Piłka. Możesz już zejść. Nie. Chodź tutaj. Spodoba ci się. Nie bolą cię ręce? Bolą. Poskaczemy przez koła? Wolałbym nie. Nosisz w torebce lornetkę? Nawet nie wiesz, jak często się przydaje. W zaciszu domowym ludzie robią dziwne rzeczy. Aż żal nie patrzeć. Wygląda na to, że menadżer zeznaje, że nic nie zginęło.
Policjant twierdzi, że to były głupie dziecięce żarty. Na co menadżer odpowiada, że zgodnie z nagraniami to nie były dzieci. Jednak kobieta rabuś wydaje się być ponętna. Mogłaby zagrać nastolatkę w programie telewizyjnym. Na co policjant odpowiada, że miała fascynująco piękną urodę. Przypominała wschód słońca o zachmurzonym poranku. Czy przestępcy nie zostają złapani, gdy wracają na miejsce zbrodni? Chodźmy do wypożyczalni na film. Ty zawsze o jednym. Tym się różnimy. Lubię cię, ale ty wolisz siedzieć i oglądać filmy, a ja wolę działać. Wiem, że teraz to ja siedzę i oglądam. Możesz wytknąć mi ironię tej sytuacji. Nie zrozum mnie źle. Wczorajsza noc była ekscytująca. Biorąc pod uwagę fakt, że zaraz nas rozpoznają, teraz też jest ekscytująco. Możemy już iść? Dobrze. Gdzie dorastałaś? Na Alasce, w Sztokholmie i Cape Town, ale głównie w Tasmanii. To brzmi niesłychanie. Ekscytująco? Raczej nierealnie. Gdzie chodziłaś do szkoły? Do tajemnej szkoły dla młodych dziewcząt. Brzmi seksownie. Nosiłyśmy piżamki dla lalek i co noc biłyśmy się na poduszki. Gdy pani Stern nas przyłapała, to oblewano nas olejkiem dla niemowląt. Przerażająca kara. Mieszkasz w pobliżu? Nie. A co? Myślałeś, że idziemy do mnie? Powoli, podrywaczu. Nie. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy rzeczywiście mieszkasz w okolicy. Odnoszę wrażenie, że krążysz po mieście. Nie mogę nikomu podawać swojego adresu. Jestem pewna, że rozumiesz. Mam parę rzeczy do zrobienia. Dziękuję, że wpadłaś. Może to powtórzysz? Nie. Mogę dać ci swój numer. Super. Nie zdradzaj go nikomu. Może go zapamiętam i zjem karteczkę. Lepiej nie, bo to perfumowany papier. Spłucz ją w łazience. Żartowałem, ale dobrze, spłuczę. Jesteś kochany. Na pewno nie do czasu, gdy ludzie będą mogli oglądać wybrany film bezpośrednio w telewizji. Powinieneś wrócić na studia. Spójrz na mnie. Nie muszę martwić się realnymi problemami. Musisz pomyśleć nad dodatkowymi źródłami zarobku. Może otworzysz tu klub singli. Będziesz dobierał idealne pary, bazując na ich kinematograficznych preferencjach. Świetny pomysł. Możesz brać $100 od kobiet i dawać im mój numer, cokolwiek ci nie powiedzą. Jeśli umówię cię z fanką Bena Afflecka, to wepchniesz ją pod pędzące auto. Zależy, czy będzie ładna. Możesz zamienić to miejsce w nocne podziemne kasyno i na tym zarobić. W wielu miastach istnieją takie kluby. Przynoszą zyski 50 tysięcy za noc. Jeśli są sekretne, to skąd ludzie o nich wiedzą? Dobre pytanie. Marketing szeptany. Więc przestają być sekretne i przyciągają tłumy. Dlatego wymyślono hasło. Na przykład lodowa zebra albo pączek róży. Tylko nie pączek róży. Zepsujemy fabułę obywatela Kane'a. Tylko jeśli zdradzisz ludziom, że pączkiem róży są sanki. Pączek róży to sanki? Tak. Na ostatnim ujęciu widać. Do której szkoły filmowej chodzisz? Jak informuje się ludzi o haśle? Marketing szeptany. To sekret. Więc przestaje być sekretem i przychodzą tłumy. Ma rację. Nadmiernie to analizujesz. Nie utrzymam sekretu, jeśli ty lubisz nadmiernie analizować.
Przepraszam, szukamy Nila Lewisa, właściciela tego miejsca. To on. Zgadza się. Jestem detektyw Lowenstein, a to detektyw Barlow. Możemy zamienić słowo? Jasne. Może przejdziemy do mojego biura. Przypilnujecie sklepu? Tak. Podobno nie żyjemy w totalitarnym społeczeństwie, a wystarczy jedynie wspomnieć o sekretnym kasynie i policja zjawia się na miejscu. Zamknij się. W czym mogę pomóc? Jesteś tutaj właścicielem i sprzedawcą? Tak. Masz tylko jeden sklep? Tak. Sąsiedzka komercyjna wypożyczalnia musi ostro grać ci na nerwach. Duzi konkurenci pozbawiają cię zarobków? Do czego potrzebne ci są kostiumy? Używam ich do promocji. Na przykład, jeśli organizujemy tydzień klasyki horrorów, to się przebieram. Odnoszę wrażenie, że lubisz sobie pogrywać. Dość owijania w bawełnę. Wiemy, że czwartkowej nocy włamałeś się na teren wypożyczalni filmowej Media Store. Masz ogromne kłopoty, dupku. Masz szczęście, bo bardziej interesuje nas twoja współpracownica. Współpracownica? Nie. Przestań chrzanić, frajerze. Chcemy porozmawiać o dziewczynie. Jeśli powiesz nam, gdzie ona jest, to ci odpuścimy. Dlaczego? Ledwo się znamy. Dlaczego jej szukacie? To nie ty tutaj zadajesz pytania, tylko my. Nie musisz wiedzieć, dlaczego, panie Lewis. Powiedz nam tylko, gdzie ona jest. Nie wiem, gdzie mieszka, przysięgam. Na pewno masz do niej jakiś kontakt. Na przykład numer telefonu. Nie podała mi go. Dość gadania. Powiesz, gdzie możemy ją znaleźć, albo jedyny kostium, jaki w życiu założysz, to ten. Co ty robisz? Dobrze, wiesz co. Na pewno wiesz. Odsuń się, jest mój. Próbowałem. Nadchodzi. Zrób to. Mam u was dług. To niego poznałam na karaoke, a Ricky to mój sąsiad. Wyglądają na policjantów? Daj spokój, chyba się nie obraziłeś. Żartujesz? Myślałem, że trafię do więzienia i stracę sklep. Ale szaleństwo. Myślałem, że coś mi zrobi. Myślałeś, że cię zgwałci? Mimo to nie zdradziłeś im mojego numeru. Nie myślałem, że naprawdę mnie zgwałci. Rola dobrego i złego policjanta trochę wymknęła się spod kontroli. Byłeś taki dzielny. Muszę wracać do domu. Co robisz jutro? Jeszcze nie wiem, pewnie posiedzę w sklepie. Wpadnę do ciebie. Może objaśnisz mi różnicę między thrillerami i dreszczowcami. Możecie przez chwilę przypilnować sklepu? Możemy zamówić pizzę? Nie. To przypilnuję. Co robisz? Możesz rozwiązać nasz spór? To nie spór, różnica zdań. O co chodzi?
Co się dzieje? Gdzie idziesz? Co ty robisz? Śledzę ją. To ważne. O co chodzi? Uważam, że dziecko powinno nosić okulary przeciwsłoneczne, bo inaczej oślepnie. Ty uważasz, że to głupie? Tak, przecież nie będzie wpatrywać się w słońce. Dlaczego nie? Skąd dziecko ma wiedzieć, co robić? Schowajcie się. Wykończacie mnie. Szansa na to, że będzie wpatrywać się w słońce, jest niewielka. Dziękuję. Tak wygląda małżeństwo? Cześć, kotki. Przepraszam. Byłbyś kiepskim szpiegiem. Nie szpiegowałem cię. Nie przeszkadzają mi koty i w ogóle. Rozumiem to. Zetrzyj ten żałosny grymas z twarzy. To nie jest mój dom. Mieszkam w Norze, ale bez przesady. Zaraz przyjdę. Czasem się włamuję, żeby upewnić się, że pani Kalman nie zapomniała ich nakarmić. Boję się, że kiedyś ją zjedzą. Mogłem się domyślić po tym, jak wyglądał telewizor. Też go mam. Może gdybyś kupiła sobie prawdziwy telewizor, to nie musiałabyś szukać przygód na mieście. Wolę wieść życie pełne przygód. Wtedy telewizor nie jest mi potrzebny. Poza tym mam wszystko, co telewizja oferuje. A teleturnieje? Mam Monopoly, tylko pogubiłam kilka elementów. Planszę i pionka pieska. A ESPN Classics? Nie wiem, co to. Mam kanały o kosmosie. Naprawdę? I wybór kanałów pornograficznych. Cześć, dokąd idziesz? Do parku. My też. Chodź z nami. Umówiłem się z kimś. Z nową dziewczyną? Tą, którą śledziliśmy? Tak. Przedstawisz nas? A chcecie? Tak. Pójdę po samochód. Ale super. Oh.
Blokada dla dzieci. Zaprosiłeś znajomych? Tak. Stresujesz się czymś? Twój oddech na to wskazuje. Nie, tylko są dość nieśmiali i mają dziecko. Możesz przestać? To jest Marcia i Buddy. Miło cię poznać. A to kto? To Emerson. Mogę go podtrzymać? Oczywiście. I ja chcę podtrzymać dziecko. Trzymasz? Tak. Przepraszam, że psujemy wam randkę, ale bardzo chcieliśmy cię poznać. Nie wygłupiaj się, jedzenia starczy dla wszystkich. Słyszałeś, Emerson? Cieszę się, że przyszliście. Przygotowałaś jedzenie. Zobaczmy, co tu mamy. Chciałabym móc powiedzieć, że wszystko zrobiłam sama, ale... Do czego zmierzasz? Zrobiłam to. Uwielbiam ją. Kilka razy próbowałam ją zrobić, ale nigdy mi nie wyszła. To prawda. Dodałaś LSD do galaretki? Skąd wiedziałeś? Może ciężko w to uwierzyć, ale sekretnym składnikiem jest sól. Naprawdę? Brzmi obrzydliwie, ale działa. W sumie to do wielu deserów dodaje się sól. Naprawdę? To prawda. Pyszne. Zacznijcie jeść, a ja pójdę nakarmić kaczki. Dobrze. Odchodzisz? Jest świetna. Idealny materiał na żonę. Do tego jest ładna. Prawdziwa diablica. Piękny dzień, prawda? Tak, piękny. Dlaczego jecie nasze jedzenie? O co się zakładamy? Jeśli wygrają Bugsi, to mogę wcisnąć ci burrito do buzi. Ostatnim razem, gdy przegrałeś, miałem nasikać ci na stopę, ale tego nie zrobiłem. To na co czekasz? Neil? Chcesz to zobaczyć? Jasne, tylko nie w sklepie. Zdejmij buta. Poczekaj. Może zagramy dziś wabank? Jaką otrzymam nagrodę, jeśli wygram? Podwójną stawkę. Możesz obsikać mi obie stopy. Zapomniałem o meczu. Umówiłem się na wieczór z Violet. Pranksterka zabrania ci oglądać telewizję? Nie jest pranksterką, tylko lubi odgrywać różne sceny. Jesteście dla siebie stworzeni. Tak uważasz? Szkoda, to będzie świetna gra. Wiem. Twoi znajomi są na mnie źli? Nie, uznali to za urocze. Gdzie jest właścicielka kotów? Nie wiem, czasem gdzieś wychodzi. Chyba podrywa faceta, który zbiera aluminiowe puszki. Może powinniśmy zajrzeć do kotów? Nie ma potrzeby. Światło nie pali się u niej od paru godzin. Powinniśmy się upewnić. Jaki masz w tym cel? Żaden. Przepraszam. To pierwsza ekscytująca rzecz tego wieczora. Daj spokój, gra jest świetna. Jesteś zła, bo chciałem obejrzeć mecz? Nie, po prostu tego nie rozumiem. Jeśli lubisz koszykówkę, to lepiej iść w nią pograć. Możemy włamać się na licealne boisko i zagrać przy zapalonej świeczce. Czasem miło jest zrobić coś fajnego, bez dziwactw i szaleństwa.
Na cmentarzach zawsze szukam grobu osoby, która zmarła w dzień moich urodzin. A potem kradniesz płytę nagrobną i podrzucasz ją komuś pod drzwi? Nie, inspiruje mnie to. Ktoś umarł wtedy, gdy ja się urodziłam. To tak, jakbyśmy wymienili się miejscami na ziemi, rozumiesz? Czy ta osoba chciałaby, żebym spędziła życie na oglądaniu telewizji? Nie. Wolałaby, żebym doświadczyła pełni życia. Dlatego czujesz potrzebę wpadania w tarapaty? Cierpię na zaburzenie. Nudofobię. Nudofobię? Nudofobię. Rozumiem, nie cierpisz nudy. To bardzo egzotyczna i niezrozumiała przypadłość. Dlatego lekarze niechętnie ją diagnozują. Rozumiem, co masz na myśli. Staram się być bardziej lekkomyślny. Jeśli chcesz, to mogę polecieć nago paralotnią. Naprawdę? Znam jednego faceta, ale nie teraz. Mogę do niego zadzwonić. Nie teraz. Pozwól mi dokończyć. Chcę robić takie rzeczy, ale w mniej intensywnym wydaniu. Mogę polecieć nago paralotnią, ale nie chciałbym obudzić się pewnego dnia rozebrany i przypięty do paralotni. Pasuje ci to? Rozumiem. To świetnie. Idziemy do mnie? Może nie. Jesteś na mnie zła? Nie. Wyobraziłam sobie, że leżysz nago, przypięty do paralotni i już się nie budzisz. Zaczęłam się rozkręcać. Lepiej, żebyśmy nie spędzali razem nocy. Ciężko się nie zgodzić. Dużo ludzi. Tak, gra dziś dobry zespół. Wokalista i klawiszowiec z amerykańskiego klubu nocnego. Są też gitarzyści i basowiec z Wąsatych Jeźdźców. Przyjechał też perkusista Stard, więc powinno być świetnie. Pogubiłem się. Perkusista na co dzień gra w zespole Tard, ale dziś zrobił wyjątek. Musisz to zobaczyć, sam się przekonasz. Do zobaczenia, Neil. A więc lubi muzyków.
Proszę. Zmienię cię. Steve Jackson. Ładne, pospolite imię, Steve. No chyba. Ciekawy akcent. Skąd pochodzisz? Wyoming. Rzeczywiście. Oglądałeś wczorajszy mecz? Lakersi chyba znów zwyciężą. Tak jak rok temu. Lakersi nie wygrali w zeszłym roku. Mogę już dostać swoją kartę? Pamiętasz, jak szukałeś przyczyny braku klientów? To on. O czym ty mówisz? Zamknij się, powalony Polaku. Będę miał cię na oku. Jeśli zobaczę cię w pobliżu Violet, to uduszę cię gołymi rękoma. Zrozumiano? Co to było? Violet ze mną pogrywa. Próbuje przyprawić mnie o paranoję. Uważa to za zabawne. Powiedziała mi, że jej łysy były ją śledzi. Postaraj się skupić na filmie. Sam jesteś Polakiem. Jesteś Polakiem? Jerry Lucy zrobi sałatkę. Violet? Jesteś tam? To przesada. Co jest? Już rozumiem. Mówiłaś, że nikomu nie stanie się krzywda. Co miałeś w bluzie? Ty i te twoje kasety wideo. Przepraszam, że cię zranił. Dasz radę wrócić do domu? Tak, nic mi nie jest. Miło było cię poznać. Ciebie również.
Za każdym razem, gdy się spotykamy, czuję się jak w programie z ukrytymi kamerami. Ludzie je uwielbiają, prawda? Nie ja. Ja ich nienawidzę. Co to było? Co niby miałem zrobić? Cokolwiek chcesz. To ty przez całe dnie oglądasz jakieś głupoty. Masz masę inspiracji. Jak to głupoty? Skąd wiesz, co oglądam? Szpiegujesz mnie? To szaleństwo. Dlaczego? Nie widzisz, jakie to jest powalone? Żaden facet nie chciałby spotykać się z dziewczyną, która go szpieguje. Nie spotykamy się, dopiero się poznajemy. Okazuje się, że najlepszym sposobem na to jest obserwacja osoby w momentach, gdy czuje się swobodnie. Każdy może udawać na pierwszych randkach. To dobra metoda na poznanie prawdy. Ty też mnie śledziłeś. To prawda. Byłaś tajemnicza. Sama się o to prosiłaś. Nie jestem jedną z tych niepewnych siebie dziewczyn, które śledzą swojego chłopaka, bo podejrzewają go o zdradę. Wręcz biję od ciebie pewność siebie. Tak. Uważam siebie za świetną dziewczynę, więc dlaczego nie powinnam mieć wysokich standardów? Obserwowałam cię i upewniłam się, że jesteś dobrą osobą. Naprawdę jesteś. Jeśli śledzenie ci przeszkadza, to obiecuję, że zostawię lornetkę w domu. No, chyba że chcesz wybrać się na obserwację ptaków, bo ja chętnie. Mimo że brzmi to dość nudno. Wybacz, ale nie potrafię. Wciąż uważam, że koreańskie kreskówki SNAF są lepsze od japońskich anime deathmatch. Oszalałeś. Japońskie anime deathmatch jest o wiele lepsze od koreańskich kreskówek SNAF. Ty oszalałeś. Koreańskie kreskówki SNAF, zamknijcie się. Przepraszam, macie jakieś japońskie anime deathmatch? Tak, ale nie możemy o tym rozmawiać, bo nasz szef rozstał się z dziewczyną. Chyba zostawię was samych. Oglądałeś kiedyś koreańskie kreskówki SNAF? Nie. Nic dziwnego, to strata czasu. Co u ciebie? Dobrze, a u ciebie? W porządku. Dobrze wyglądasz. Dziękuję, ty też. Dzięki. Tak się składa, że właśnie o tobie myślałam. Naprawdę? Tak. Poznaj Chada. To o nim ci opowiadałam. Twój były? To ja. To on kazał kelnerowi oblać cię wiadrem wody? To nie było wiadro, chciałem tylko zobaczyć, jak zareaguje. Brzmisz na zboczeńca. Nie szkodzi. Schowałeś się w krzakach i waliłeś sobie jak jakiś frajer? Powinniśmy się kiedyś spotkać. Jako ostatni pozostał list z miejsca zwanego Filmy dla Palantów w St. Clement.
Właściciel bankrutuje i jest zmuszony zamknąć biznes. Jeśli kupimy wszystkie jego zbiory za $300, opłaci dostawę. Jednak na liście jest wiele kiepskich pozycji, których nie potrzebujemy. Na przykład 8 kopii filmu Ernest jedzie na biwak, ale ma kasety, których nam brakuje. Moglibyśmy wziąć wszystko i oszczędzić na dostawie, co nie jest złym pomysłem, albo wybierać poszczególne... Możemy zająć się tym później. Lucien, ona mnie zepsuła. Wszystko stało się takie nudne. Włączmy film. Nie, mam dość filmów. To mi już nie wystarcza, rozumiesz? Wszystko jest takie monotonne i przewidywalne. Patrz, to Jason. Zaraz tu wejdzie, poda mi paczkę i dokument. Podpiszę go i mu oddam. Potem wróci do ciężarówki i odjedzie. Jakie to przewidywalne. To mi już nie wystarcza. Gdzie tu przygoda? Podpisałeś się Neil Przygoda. Naprawdę? Przekreśliłeś i znów napisałeś Przygoda. Czy to ważne, Jason? Tak, bo jestem odpowiedzialny za wszystkie nieprawidłowo podpisane paczki. Nie ja ustalam zasady. Rozchmurz się, Jason. Wypożyczalnia detektywów. Macie westerny? Tak, mamy. Chciałabym wypożyczyć kilka, ale starczy mi pieniędzy tylko na jeden. Tak się składa, że dziś mamy specjalną ofertę, co oznacza, że możesz... Wypożyczam westerny tylko od mężczyzn przebranych za kowboja. Czy jest u was ktoś taki? Wal się. Wypożyczalnia detektywów. Czemu się rozłączyłeś? Chyba nigdy się nie nauczę. Wiem, to genialne. Skąd wiedziałaś, co mam na sobie? Spokojnie, nie śledzę cię, jestem w pracy. Znalazłaś pracę? Tak, chcesz mnie odebrać? Chciałem jeszcze przez godzinę pobyć w sklepie. Musisz przyjechać teraz. W sumie to mógłbym przyjechać teraz. Zaparkuj za księgarnią, a potem podążaj północną uliczką. Brzmi podejrzanie. Takie jest. Znajdziesz schody, które prowadzą do drzwi na drugie piętro. Drzwi na drugie piętro, zapamiętałem. Zapukaj 3 razy wolno, a potem 3 razy szybko. 3 wolne, 3 szybkie, zapamiętałem. Koniecznie przyjdź w stroju kowboja. Tylko nie strzelaj. Poczekaj. Ty poczekaj. Tylko spokojnie, kowboju. Nie rób nic szalonego. Po prostu daj mu pieniądze, Glenn. Nikomu nie musi stać się krzywda. Dobra, Glenn. Po prostu rzuć mi sakiewkę. Spokojnie i powoli. Zacznijmy od tego.
Nie ruszaj się, tylko przyjrzę się panience. Co tu się dzieje, Glenn? Uważaj, Andy, on ma broń. Jak tu wszedł? Wpuściliśmy go. Dlaczego? Użył sekretnego zapukania. Mówiłem ci, że to był zły pomysł. Wcale nie. Mówiłem, że jak tylko się rozejdzie, to przestanie być sekretem. Mówiłeś to w kontekście sekretnego hasła. To ta sama rzecz. Już rozumiem, panowie. Andy, rozumiem, daj spokój. Stań za biurkiem. Co on założył? A na co to wygląda? Na sukienkę. To poncho, jest kowbojem. Nigdy nie widziałeś kowboja? Co to za miejsce? Podziemny klub Blackjacka. Wyglądasz jak dobry, zły i brzydki. Chodź tu, kowboju. Za nim. Szybciej. Co, Andy? Co robisz? Myję się, ochładzam, cały płonę. Co ci się stało w głowie? Dobrze się czujesz? Przewróciłem się. Wiesz, co zrobiliśmy? To nie miało być niebezpieczne. Właściciele miało nie być. Nie sądziłam, że zaczną do ciebie strzelać. To była najbardziej szalona rzecz w moim życiu. Ile osób doświadczyło czegoś takiego? Myślałam, że nie będziesz chciał mnie znać. Żartujesz? W torbie było ze 20 tysięcy dolarów. Jak długo to planowałaś? To było genialne. Myślę, że mogą cię podejrzewać. Jeśli tak, to powinnaś natychmiast stąd odejść. Nie. Najpierw powiedz, że cierpisz na zespół stresu pourazowego. Wtedy pomyślą, że to na pewno nie ty. Mówię poważnie. Naprawdę myślałam, że nie będziesz chciał mnie już znać. Musimy odzyskać mój samochód. Dobrze, że powiedziałaś mi, żebym tam zaparkował. Poproszę o to Louisiana. Co to? Moja wypłata? Jak to działa? Jesteś mózgiem operacji, a ja wykonuję brudną robotę, tak? Wiesz, czego nienawidzę w tych starych detektywistycznych filmach, które tak często oglądasz? Czego?
wszystkie ukazują damy jako tą złą. Zawsze okazuje się, że wykorzystuje mężczyzn i wiedzą o tym wszyscy oprócz niego. Są filmy, w których damy są dobre, na przykład Koralowa Wyspa. Jesteś najmilszym facetem, jakiego kiedykolwiek spotkałem, a ja jestem okropną osobą. Tylko żartowałam z tym zerwaniem. Kiedy przestaniesz się na to nabierać? Co? Co ty ze mną robisz? Dlaczego to robisz? Dlaczego taka jesteś? Bo bardzo cię lubię. Daj spokój. Szaleję za tobą. Wierzę w pierwsze słowo. Staram się chronić. To nie ma sensu. Nie? Niech zgadnę. Nigdy nie byłeś w związku dłuższym niż rok. 15 miesięcy. Potem zacząłeś się niecierpliwić i traktować swoją dziewczynę jak stary, wygodny but, bo nie była Gretą Garbo lub Kate Dunaway. Wyszedłeś i nigdy nie wróciłeś. To doprowadza mnie do szaleństwa. Bo nie chcę, żebyś zaczął mnie tak traktować. Jesteś najbardziej uroczym, interesującym i kreatywnym facetem, jakiego kiedykolwiek poznałem. Ale jesteś też dziwny. Połowę życia spędziłeś w towarzystwie fikcyjnych bohaterów. Która kobieta może temu dorównać? Do tanga trzeba dwojga. Czuję się zobligowana, aby tak się zachowywać, bo jesteś najbardziej naiwną osobą, jaką w życiu poznałam. Jesteś jak dziecko, któremu nigdy nie nudzi się zabawa w akuku. Zawsze jesteś zaskoczony. Może masz rację. Może jestem jak niekumate dziecko, ale jak sobie to wyobrażasz? Czy w ogóle można tak żyć? Skąd mam wiedzieć, że za parę dni nie znikniesz? To proste. Nie spuszczaj mnie z oczu. Skąd mam wiedzieć, że nie skończę w wannie pełnej lodu bez jednej nerki? Możesz zastanawiać się nad tym przez całe życie, albo znaleźć inną kobietę, której nie będziesz brał za pewnik. Twój wybór. Można żyć bez nerki? A wyglądam ci na chirurga?
Ubieraj się. Musimy przejechać się nowym samochodem. No chodź. Poczekaj. No chodź. Pośpiesz się. Wydałaś wszystkie pieniądze na samochód? Myślisz, że przez całe życie chcę chodzić pieszo i wyglądać na biedaka? Podoba mi się. Zostało mi dużo pieniędzy. Ukradliśmy pokaźną sumę. Chyba ja ukradłem. Wystarczy na tydzień w Vegas. Boję się pomyśleć, w jakie kłopoty mnie tam wpędzisz. Puerto Vallarta? No nie. Słyszałem opowieści o meksykańskich więzieniach. Mount Rushmore? Za zniszczenie narodowego pomnika grozi od 5 do 10 lat. Grenlandia? Więc Grenlandia. Może ja poprowadzę? Dlaczego? Już widzę, jak odgrywasz Thelmę i Louise i...